Sztuczna inteligencja sprzyja, wspomaga wprowadzanie nowych rozwiązań, wprowadzanie innowacji do procesu marketingowego, pomaga tworzyć nowe produkty, nowe rozwiązania, nowe usługi, nowe procesy, mimo że nadal jest to nisza na rynku, coraz więcej firm z tego korzysta i robi to efektywnie. Kreując pomysły na nowe produkty, tworzy się produkty, które są lepsze od produktów tworzonych drogami standardowymi. Dzięki temu klienci chętnie je kupują i dzięki temu zwrot z inwestycji w takich przypadkach z reguły jest wyższy. Sztuczną inteligencję wykorzystuje się też do obsługi klientów, głównie poprzez tak zwane chatboty, które prowadzą rozmowy z klientami na przykład w mediach społecznościowych bądź na stronach internetowych. To jest niezwykle wygodne dla dostawców, natomiast nie jest jeszcze na tyle dopracowane, żeby było traktowane przez klientów jako zupełnie naturalne i nad tym bardzo mocno firmy pracują. Sztuczna inteligencja to jest przyszłość marketingu. Zdecydowanie dzięki niej można automatyzować procesy, usprawniać obsługę klienta i proces tworzenia innowacji razem z klientem. Dzięki temu klienci są bliżej firmy i współtworzą rozwiązania, które dla nich są lepsze i mniej tracą czasu na sprawy tak zwane papierkowe, formalne typu realizacja zamówień, kontrola zamówień, obsługę klienta. Sztuczna inteligencja w marketingu wiąże się z dużym kosztem na początku, bo trzeba rozwiązanie albo stworzyć, albo zaadoptować. Natomiast później, w miarę zmiany kształtu krzywej doświadczenia, te koszty są coraz mniejsze, bo mamy jedno rozwiązanie, które samo się uczy. Dzięki temu samo dopasowuje się do klientów, dzięki temu jest elastyczne, dzięki temu generuje mniejsze koszty. Coraz więcej firm jest zainteresowanych tego typu rozwiązaniami, głównie sektora finansowego, z prostego powodu. Te firmy mają pieniądze na badania, rozwój i na wdrażanie nowych rozwiązań, po to, żeby je testować. Mówimy tutaj o bankowości, telekomunikacji i ubezpieczeniach.